Hejcie, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku Event H. Jest to druga część poradnika. Nagrywam go dzisiaj po raz kolejny wraz z Kubik z podłoga Rybak. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Druga część to jest poradnika. W sumie to już będzie bardziej takie normalne granie, ale jeśli chcecie bardziej taki poradnik, szukacie dobrego poradnika, jak zacząć ze spinningiem, jak zacząć z łowieniem w Fishing Planet, jak mieć dużo kasy, level. Chyba, że jesteś ze Śląska, to dzisiaj będziemy kusować na łydę. To tak, jakby ktoś był ze Śląska i nie wiedział, co to chodzi. Możecie wbić, jeśli szukacie tego poradnika, możecie wbić na poprzedni odcinek. No. Ja wam już pokazuję, link o co chodzi. Jesteśmy oczywiście z Kumą, jak już mówiłem. Powtarzam się oczywiście, to wie, nie musicie pisać w komentarzach. Dobra, nie przedłużam, tutaj za chwilę każdy powychodzi, zostaniemy sami. Okej, dołączamy do pokoju Kuby, który Kuba już stworzył. Już myślałem, że na Emeralda weszłem, nie? Wszedłem. No. I mamy takie coś jak pokój FR, czyli pokój Friends, znajomi Kubik z Rybak. Możemy jeszcze mieć takie pokoje, ale jeśli chcemy dołączyć do znajomych, no to wchodzimy w Kubik z Rybak, wchodzimy do Kuby na pomoc, chyba Kuba jest, nie wiem, i wchodzimy. Dzień medalowy, baz niebieski. Kuba, where are you? I'm here. Okej, jak widzicie, my od razu co weszliśmy, Kuba już w wodzie stoi i Kuba już ma rybkę, no. Jak widzicie w lewym dole. Ja kusuję na łyba. Kuba już. Co? Czekaj, bo coś połączyłem. Co, ty już złowiłeś? Medalowego basa białego. Chłopcy, odkrył nowe miejsce. Za 62 pieniądze polskie. No to chłopie, nice. Nie, o, nowy no, poziom, 500, 1500 pieniążko. Będzie taki bardziej odcinek bekowy, że tak powiem. No. Czemu bekowy? Bo co, bo ja to jestem to beka od razu? Proszę cię. Ja jestem śmiertelnie poważnym człowiekiem. No. A czy ja mówię, że nie jestem? Chyba. No to nie, no takiego nie powiedziałeś. Dobra. I sobie ryby tu masz. A jestem głupi teraz. Na czym? Co? A jestem głupi. Daj. Sprzedałem moją plecionkę. Pięknie. Słuchajcie. Teraz tak, jakbyście chcieli wiedzieć, jak się sprzedaje plecionkę, której nie chcecie sprzedać, to Kuba wam tu cięcia nie zrobi. Właśnie sprzedałem moją plecionkę, która była dobra, bo chciałem ją naprawić. Także pozdrawiam wszystkich, którzy to zrobili. Kuba ma kolejną rybę, ja idę do siebie na pomoc, na moje kochane miejsca, na których tylko biorą ryby. Znaczy, na których biorą ryby. I próbujemy dalej. I w tym miejscu chciałbym was zaprosić na nasze Instagramy, które w tym momencie wyświetlają wam się w prawym górnym rogu ekranu. Także mój Instagram Kubik z podłoga 8, Huberta Instagram Fishing jest podłoga następujący. Masz do Kubiksu. Dokładnie. Kubiksu, nie? Żebyście nie weszli na Kubiksu. Nie przypał. Nie, spoko. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, to jest link do niego w karcie, w prawym górnym rogu także, w tym momencie. Nie tak. Także możecie tam wbić, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. A jeżeli zostawicie pod poprzednim odcinkiem 200 łapek w górę. Dokładnie, dzwoneczek, tak jest. Będziemy przypomnę rzadnić, tylko wam taką rzecz, której zapomniałem powiedzieć na ostatnim odcinku, bo od pewnego czasu robimy sobie live'iki. No a na live'ikach się, powiem wam szczerze, dzieje się. Ostatni, nie ostatni. Któryś tam live. Byliśmy właśnie na jeziorze Emerald.
I na tym jeziorze Emerald. Ale to już było dosyć dawno. Wzięło nam na spinning taka ryba, że nam popsuła cały kołowrotek. Wyciągnęła nam całą żyłkę. Nie zdążyłem żyłki odciąć. Nie, dobra, ale teraz już tak serio, na poważnie, no to rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Bo z opadu mówiłem. Nie są rady żyłki. Słuchajcie, a propos poprzedniego odcinka, no. Słuchajcie, widzowie drodzy, poprzedniego odcinka, jeżeli zostawicie pod nim 200 łapek w górę, to jest kosmicznym wynikiem, jeśli chodzi o realia tego kanału, ale może wam się uda, liczę na to. To jest pewien konkurs, nie zdradzimy jaki, ale będzie pewien konkurs na nagrodę fajną. Fajne. Mogę zdradzić, że będzie to kod cyfrowy. Tyle mogę wam zdradzić. Wie, o co chodzi. Dokładnie, ale o jakiej wartości i kiedy i jak dowiecie się, gdy wbijecie pod poprzednim filmem, do którego link macie przypięty w karcie, no, gdy wbijecie 200 łapek w górę. Powodzenia wam życzę. Ja też. Na pewno też jest to. Dobra, słuchajcie. Hubert nie wierzy w was, widzicie, jaki jest nasz gospodarz kanału. No nieładnie, nieładnie. My sobie rozłożymy teraz sobie fiderko. I spróbujemy z fiderkiem. Czerwone robaczki, ciepiemy sobie na środek. Poleciał. Ja już tą rybę holuję tak z 15 minut i nic. Dobra, nie 15 minut, ale holuję już dość długo i my sobie bierzemy jeszcze spinning oczywiście od razu. Jeśli chcecie, żebyśmy nagrali Minecrafta, to możecie napisać w komentarzu oczywiście. Minecraft Bedwars. No właśnie mi zrzutnie wyszedł. Minecraft Bedwars. Bo po prostu normalny Minecraft Survival. Czy coś w tym stylu? Możecie napisać, jak chętnie dla was nagram. Siedzę w domu, nic nie robię, oprócz uczenia się. Z psem chodzę na spacer. No nie. Słuchajcie, drugą, że tak powiem, rzeczą jest też wasza propozycja, jakie gry byśmy mogli nagrać, więc piszcie to w komentarzach, jakie gry możemy nagrywać. Jakieś niedużo bas plamisty. Congratulations. No. Czekaj. Nagroda kosztuje, co ciekara, za tego basa to jest 100 pieniążków, a jak go zatrzymam, to dostanę 111. No to i tak będę 11 na plusie, tego zatrzymuję. No to dawaj, ja też tak robiłem. Jeszcze wam powiem, że z licencją zaawansowaną macie właśnie dozwolone zabieranie ryb medalowych i ryb chronionych na łowisku. I coś jeszcze miałem powiedzieć. I macie jeszcze z licencją zaawansowaną mamy branie na fiderku. Zbranie na fiderku, już zacinamy. Słuchajcie, a propos łowienia ryb. To w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że będę chciał rozpocząć, w sensie już rozpocząłem tak z dziadkiem, z tatą, ze swoją przygodę z wędkarstwem, ale staram się o kartę wędkarską, więc może zobaczycie mnie z Hubertem niedługo na jakimś łowisku prawdziwym, a nie tylko wirtualnym, a mam rybę właśnie w tym momencie, słuchajcie. Tak już. My mamy coś bardzo małego. Znaczy takiego małego, no zobacz jak ciągnie. Shiner czarno ogoniasty, jakbyś chciał, mogę ci sprzedać za 17 dolców. No co chwilę brań na tym fiderę. No, ej, co jest? A u mnie już kolejna ryba. Ale ryba idzie. O stary, co jest? Zerwałeś przypon. Zerwałeś przypon. Co to było? A bo ja wiem. Ja się nie znam na rybach, nie pytaj mnie. Kurde, przyponu teraz nie mam. Ja cię pierdolę. No widzisz, Hubek, zdarza się. A moja ryba cały czas mnie ciąga po całym zbiorniku, dobra, więc słuchajcie, to może być coś dużego. Wyjaśniło się.
Cóż to było? Wyjaśniło się, co robimy. Fiderka zostawiamy. Ej, nie uwierzysz, że złapałem. Stary, ponadto. No. Zobacz, jaka ryba. A, Kolejny grzebek glonostaj pospolity. Chwast. Glonostaj pospolity, tak zwane. O. O. Zdobyłem osiągnięcie. No patrzek, fajnie. No, u mnie, słuchajcie, dalej walka z tą jedną chorą psychicznie rybą, która już od 5 minut mnie ciąga ja po całym zbiorniku. Ja właśnie muszę coś zacząć robić z te masy, bo coś na razie mi nie wiem. Kuba też zacznie nagrywać na kanał na YouTube'a. Znaczy, założy kanał. Co, że ja na YouTube'a? No. Ja muszę się do tego dobrze przygotować, ja muszę to dobrze poznać, wiesz jak jest. To jest tak jak ze streamowaniem, jak chcesz zacząć streamować, to musisz to dobrze poznać, przygotować się do tego. To nie jest tak, że zaczniesz nagrywać główny content. Słuchaj, podstawowa zasada YouTube'a, zacznij zanim jesteś gotowy. A, tak, włącz monetyzację filmów, ha! Wiadomo. To jest pierwsza zasada, monetyzacja filmów, no pięknie, widzicie jakiego, widzicie się nagrywacie. Ale jedzie, ryba. Jo. Nie emocjonuj się tak, bo ja holuję ryba od 30 minut. Ja mam basoplan z tego. A ja nie wiem co mam, bo to walczy jak pijane. Jest siedzimy. Trzeba jeden odcinek zrobić z tytułem to się wytnie. Tak, no. Dobra, wracamy już. Słuchajcie. Ja już holuję rybę od 15 minut i no nie wiem, co z tą rybą jest nie tak. A ja cały czas sobie mówię, ja już kolejnego basa złapałem. No ale co ty jakieś basy łapiesz po 0,75 kg? No to jest słaby bas. Zapalić większego? A tu kur... No. Oj, po 3 dzisiaj miałem. No ja też miałem większego dzisiaj, znaczy dzisiaj. W sensie no w tamtym odcinku, no dzisiaj no. No to odcinki nie wiem, czy wlecą w ten sam dzień. To już twoja nie, decyzja. Na pewno nie. Ja tu tylko montuję, słuchajcie, więc no, to jest nie mój kanał. To jest mój kanał, ja tu tylko montuję, więc no. Kura blado, no co jest nie tak z tą rybą? 20 minut już. Jak chcecie, żeby Kuba nagrał piosenkę tutaj, obowiązkowo 50 łapek w górę, to jesteście już w stanie zrobić. Jaką piosenkę? Co? Pogrzało cię? Trapa Kuba będzie nagrywał. Trapa, jasne. Na 50 łapek w górę, zrobicie to, ja wierzę w was. Będzie piosenka na bekę, no nie. Ale będzie normalnie beka, nie? Jest, mam, wyszła ryba, mam ją. Co Jezus Maria, jaki potwór. Co masz? Basplamista 54. Serio, ty się tyle No wiecie. Jest duży. No trudno, no zatrzymuję go, bo oczywiście grzywna jest 100, ale zawsze dobry. O! Co bez grzywny? Jestem szczęściarzem, słuchajcie. Grzywny nie dostałem. Co? Ej, mi się chyba ani razu no. Nie zdarzyło, nie? No ja przed chwilą było, że ale z ciebie szczęściarz, nie otrzymałeś grzywny, coś tam. Gdzie to trzeba kurde na podstawowej tu łowić, a nie? Ale ja bym i tak by kupił zaawansowaną dożywotnią. Więc no. Dobrze, słuchajcie, po tym, że tak powiem, wyciągnięciu przynęty z wody, chyba że coś weźmie, no ale nawet jak weźmie w sumie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że zmieniam przynętę. Po tej, że tak powiem, po tym ciągnięciu bym to nazwał. Ej, ale ty byś się nadawał na YouTube, bo ty więcej komentujesz ode mnie tego gramy. Muszę. Ej, normalnie... Muszę złapać, bo jak już założę kanał, to wiesz, kontent trzeba sobie jakiś już robić. No. O, i siedzi ryba, siedzi. Oj, ładna ryba, ale jedzie, ładnie jedzie. Przynęty sztuczne. Dobra, jazda. Weźmiemy sobie może... nie wiem... Kopyta. A, nie kupię tego, muszę opuścić, że tak powiem.
Ile my już mamy całą, że tak hajsu w tym? Hajsu teraz mam już nie mówię, tylko sobie, że tak powiem, kulturalnie opuszczę rozgrywkę. Ale po co? W sensie do sklepu chcę iść sobie tam porobić różne rzeczy. Hajsu mam 2119 pieniędzy polskich. Mi chodziło w siatce, ile masz? Co? Co co? Mi chodziło w siatce, ile masz? Ja muszę być. 1000 coś. Ile? Ładnie. No. W ogóle mi się nie jada na live, nie? Właśnie też miałem na Emeraldzie jest siedzi ryba. Podstawową licencję, bo mi już nie było stać. Takie zakupy zrobiłem. Prawie za 12 koła. Nie, że już mnie nie było stać na ten. Na licencję zaawansowaną na Emeralda jednodniową. I wykupiłem sobie podstawową. I przez przypadek zabrałem. Ale jedzie. Przez przypadek zabrałem tą. Medalowego szczupaka amerykańskiego chyba. Albo czarnego, albo czerwonokotwego. Któryś z tych. Pospolity to na pewno nie był. Przez przypadek zabrałem i dostałem karaczek 1000 na minusie. Znaczy, no byłem tam. No ale nie, serio, ja ty, byłem 2900 na minusie, nie? Ja od razu live'a wyłączyłem, mówię, dawać nie ma. Za dużo na dzisiaj. Live trwał na spółdzielni. Dobra, kupiłem kilka wahadłówek. Już niedługo wiosna, już niedługo ryby, już niedługo. Znaczy nie, na pierwszym planem będziemy. Będziemy łowić, no. Niedługo w końcu, nie mogę się doczekać. Już byłem na rybach, już muszę wam się przyznać. Już rozpocząłem sezon. Pętek trochę nieoficjalny na moim Instagramie. Możecie zobaczyć. O, widziałeś jakiego ja teraz pasa złowiłem? 8-7. No to pobiłeś mnie troszkę. Co? Pobiłeś mnie troszkę. No. Dobra, słuchajcie, kupiłem trochę przynęt. Tak ja nie spóźniłem trochę. I idę, że tak powiem sobie, pięknie połowić przynęty ekwipunek. Przynęty sztuczne. Weźmiemy sobie... W ogóle wam powiem, że jeszcze na tym kanale nie było nagrywek z rzeki, ale oczywiście w realnym życiu. Bo... Znaczy, w sumie w Fishing Planet też nie było. A jest taka rzeka Mood Water. Która no tutaj trochę nieopłacalne jest tutaj łowienie na niej, jeśli chce się szybko zarobić. Najlepiej właśnie samotny emerald na XP-nie na początek. Wybierzemy się kiedyś nad rzekę, widzowie, wybierzemy się. No. Kurde, drugą brali w tym. Ej. Dobrze, słuchajcie, ja teraz sobie założyłem wahadłóweczkę. A, i dołączyłem chyba nie tu, gdzie trzeba. Nie no, piszesz, albo że dołączyłem. Piszesz, że do mnie dołączyłeś? Czyli dołączyłem to, gdzie trzeba, a dobra. Ja jesteś po drugiej stronie po prostu. Jestem, no. Dobra, bierzemy wahadłóweczkę teraz. Piękną, małą. Tak, jest wahadłówka? Jest. Coś tam jest, coś tam dynda, jest, dobra. No to ja. Ze dwóch na pewno w tym sezonie się pojawia jakiś odcinek. Z rzeki też dużo będzie, mam nadzieję, w tym sezonie łapać, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, bardziej w wakacje. Bo no będzie czas sobie. Wtedy może ja będzie tak myślałem nawet dwa odcinki na tydzień, nie wiem, zobaczmy. Na razie nie mogę nic zobaczyć. Myślałem widzowie też nad tym. Nie dasz mi się gęby do widzów odezwać, co ty normalnie. No. Ładnie, ładnie. Nie, słuchajcie, widzowie, myślałem nad tym, żeby po prostu jeszcze do tego ogarnąć, żebyśmy kiedyś może na nockę pojechali na taki zalew z Hubertem, jeszcze może z kimś, i żeby w nocy na jakąś kartę zapolowali. O, Maciek wszedł do gry. Ulala. Możecie oczywiście nazwać ze znajomych, nie? Chętnie zaakceptuję. Fishing Planet, już wam pokazuję. A nie, teraz wam nie pokażę. Dobra, Kuba tutaj w lewym dolnym rogu. Napiszesz. Mój nick. Napiszę, no napiszę, damy radę. Kuba też. Nie, bój, że... Twój też możesz napisać. Mogę? Pozwalasz mi? Wsup.
W zasadzie kontynuujemy nasze łowienie, nasze kłusownictwo, jak to mówią. Dokładnie. Legalne kłusownictwo, jest takie coś w ogóle? Wszystko jest. No ale się coś na tą obrotówkę tak średnio. Te ryby się kuszą, tak powiem. Ile mamy w siatce, nie ciekawi. Hajsu. 631, ale to jest za mało. Jeśli my chcemy... musimy mieć około 4000, żeby mnie satysfakcjonowała ta cena. Znaczy, tam, i wtedy byśmy poszli na Emeralda. Państwu zarobić. Ale nie, przecież... Materialista. Siatkę za 6... Ło, panie, to my tu musimy mieć 10 tylko... Żeby mnie to satysfakcjonowało. To jeszcze teraz sobie to połowimy. Siedzi ryba, słuchajcie, widzę. Szanowni, siedzi rybka. Jest to bas. Już mamy około 700-800, ale teraz sobie tu jeszcze rzucimy. Idę to Oscara i to zakończymy. Już. I cześć. A, dobra. Powiedziałem idę do Kuby, czy powiedziałem idę do Oscara? Do Oscara. No właśnie, tak mi się coś zdaje. Przepraszam, idę do Kuby, to do Kuby. No czy będzie od Kuba wyciągnie i będzie kończyć. Zapomniałem o Discordzie powiedzieć, że możecie właśnie wbić właśnie do Discorda. Link macie oczywiście w opisie. Link w opisie. Pięknie. Czyli damy radę z tym wszystkim. Widzowie z tymi linkami, kartami, Instagramami. Damy radę to jakoś wszystko tam wpierdzielać. No cholera. Ale do tego widzowie to wszystko macie w opisie. Albo w karcie. Dobra, słuchajcie, zrobimy po prostu teraz cięcia. Dopóki Kuba go wychodzi. O! Bas, plamisty! Okej, w końcu Kuba ma tą rybę. Po długich męczarniach wyholował ją. Pokaż tylko do mnie. A, już nie ma. Poszła. Link do poprzedniego odcinka macie w karcie. No, bo tyle sobie, zostawcie łapeczkę w górę oczywiście. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No co, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Nara. Do siatki wyciągnij. Nie no, dobra, oczywiście żartuję. No, ten. Co miałem powiedzieć? Dobra. To jest właśnie ikona naszych nagrywek, tak by the way, ale dobra. Dobra, słuchajcie. Bardzo dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Możecie w komentarzach pozdrowić Kubę, który no jest po drugiej stronie ekranu, ponieważ no wiadomo jaka jest teraz sytuacja i nie można na razie, znaczy można, ale jest zimno. No dobra, jeszcze raz nagrałem. Także dziękuję wam za oglądanie. W deskrypcji wyświetla nam się w lewym rogu, w prawym rogu wyświetlają właśnie nasze Instagramy.